Bardzo gorąco i serdecznie witam na Dniu Sportu w naszym ośrodku. Ta olimpiada organizowana już jest po raz szósty, znaczy już teraz nie wiem z pandemią, czy dobrze liczę. Nie było jej tylko podczas pandemii, a tak jest co roku od 2017 roku. Organizatorami tej olimpiady jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, AWF w Białej Podlaskiej, Stowarzyszenie Zrozumieć Ich Świat, działające przy naszym ośrodku. W tym roku olimpiadą zajęły się pani Agnieszka Dowęga i pani Katarzyna Mincewicz, nauczyciele WF-u. Serdecznie witam również wszystkich nauczycieli i zawodników naszego ośrodka i ośrodka w Zalutyniu. Cieszę się niezmiernie, że to już jest któryś raz z kolei organizowana impreza. Bardzo, bardzo dziękuję pracownikom i studentom AWF-u za wspieranie i organizowanie takiego wydarzenia. Pani dyrektor, gratuluję, że gromadzi pani sympatyków i przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. I tak w skrócie życzę wspaniałej zabawy. Niech się pogoda utrzyma taka jak w tej chwili, żeby wam sprzyjała. Bawcie się, cieszcie i uprawiajcie sport. I może tak w skrócie przedstawię, co tu się będzie dzisiaj działo. Mamy 12 stacji, według których będziemy sobie iść. Nie musi to być po kolei, ale każdy ma zaliczyć te 12 stacji. Będzie zaznaczony tutaj tak jakby forma zaliczenia w formie znaczka, która każda stacja ma przyporządkowany odpowiedni znak. I jeżeli ktoś już wszystko wykona, przychodzi do organizatorów i pokazuje, że wszystko jest zaliczone. Wtedy na pewno będzie nagroda, no i oczywiście satysfakcja z wykonania każdego zadania. Na koniec jeszcze mamy niespodziankę dla wszystkich, ale to już będzie na końcu. I oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to nasi studenci wspaniali służą pomocą i na pewno każdy z was wykona te zadanie. Także proszę się nie martwić, głowa do góry, pełna motywacja i zapraszamy do ćwiczeń. Skąd pomysł na taką akcję? To jest sposób integracji, rekreacji dla dzieci, sposób jakiejś rehabilitacji. Chcemy, aby dzieci aktywnie uczestniczyły w różnych formach zabawy. Zaprosiliście osoby z innych ośrodków tutaj do tej zabawy? Tak, od 2 lat jest z nami Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Zalutynia. Jak widać, to podobają się chyba te konkurencje przygotowane przez AWF. AWF bardzo dokładnie dobiera wszystkie konkurencje tak, aby nasze dzieci z różnymi niepełnosprawnościami mogły je wszystkie pokonać. Także one są naprawdę bardzo fajnie dobrane. Myślę, że dzieci są tutaj spełnione i wiedzą, że mogą zrealizować się tutaj podczas wykonywania tutaj różnych konkurencji. No, studenci też pomagają, widać, że są dobrze przygotowani do tego. Tak, każde dziecko, które potrzebuje takiej pomocy, na taką pomoc studentów może liczyć. Myślę, że to jest naprawdę bardzo duże zaangażowanie i wkład AWF-u w naszą tutaj zabawę i w różne konkurencje. Także jesteśmy im bardzo wdzięczni, że od tylu lat tutaj z nami współpracują. Pogoda też wam zapisała super. Tak, bardzo się cieszymy, że mamy słoneczko dzisiaj. W tamtym roku niestety mieliśmy trochę deszczyku, ale w tym roku mamy piękne słońce, więc jak najbardziej pogoda nam dopisała. Tam widziałam jeszcze jakieś statuetki, medale. Tak, przygotowaliśmy dla każdego uczestnika medal pamiątkowy oraz dla każdej ze szkół mamy statuetki. Z tego, co słyszałeś na początku, AWF od początku wspiera Międzyrzec podczas tej imprezy.
Tak, to już jest trzeci albo czwarty raz, nie pamiętam dokładnie, kiedy tutaj współorganizujemy z ośrodkiem Dzień Sportu. No, stało się to już imprezą cykliczną i z przyjemnością wspieramy. Jest to z dużą korzyścią zarówno dla młodzieży, która tutaj ma okazję brać udział w konkurencjach, które przygotowaliśmy, jak również dla studentów pierwszego roku, którzy mają okazję tutaj poznać różnego rodzaju schorzenia, różne niepełnosprawności i popracować w takiej formie z młodzieżą. Studenci pierwszego roku jakiego kierunku? To są studenci pierwszego roku kierunku fizjoterapii. Jakie dyscypliny przygotowaliście? Konkurencji jest 12, to są takie konkurencje ogólnorozwojowe. Oczywiście musieliśmy wziąć pod uwagę to, że dzieci są też z różną niepełnosprawnością. No i każda konkurencja, tak jakby chociażby przeciąganie liny, czy takie konkurencje równoważne jak poruszanie się na pedalo. Musieliśmy też brać pod uwagę modyfikacje dla osób, które poruszają się na przykład na wózkach inwalidzkich. Także zapewniliśmy dla każdego pewien rodzaj aktywności. Te konkurencje przygotowują studenci? Tak, konkurencje przygotowywane są przez studentów na zajęciach zaadaptowanej aktywności fizycznej, które są w ramach programu studiów fizjoterapii. Razem z koleżanką koordynujemy przygotowane przez studentów stacje. Sprawdzamy je pod kątem bezpieczeństwa i tego, czy na pewno sprawią tyle radości, ile byśmy chcieli uczestnikom.